Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Dyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. 8 dnia marca. My mówimy także o wielkich kobietach w historii Polski, w historii naszego kraju. W weekend od 5 do 7 marca na Zamku Królewskim w Warszawie można było przejść się szlakiem i zobaczyć, w jaki sposób zapisały się na kartach naszej historii wielkie Polki. W przepięknych okolicznościach, w Towarzystwie Dzieł Sztuki, pamięć o świętej Jadwidze, o królowie Boni, o Annie Jagiellonce, czy o Konstancji z Czartoryskich przemawiała z murów Zamku Królewskiego w Warszawie. I my pytamy teraz historyka sztuki, z którym się łączymy, pani Monika Szybkowska z Zamku Królewskiego, opowie nam, jakie były wielkie Polki, jak zapisały się i na kartach historii, i co pozostawiły w Zamku Królewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Też skorzystam z okazji, żeby wszystkim paniom dzisiaj złożyć życzenia z okazji tego święta. Dziękujemy, tak przekazujemy dalej, życzymy również wszystkiego dobrego. Tak jak pani przed chwilą redaktor mówiła, w Zamku Królewskim jest fantastyczna i ogromna ilość wizerunków wielkich, sławnych, wyjątkowych kobiet w historii Polski, ważnych. Te, które tutaj padły, również znajdują się w zamku i na spotkanie z nimi zaprosiliśmy na ten weekend. Przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela, państwo do nas przychodzili, bezpłatnie mogli przejść specjalną trasą przez zamek, w której wyróżniliśmy wizerunki tych wyjątkowych postaci z historii Polski. Nie tylko Polki z urodzenia, ale rzeczywiście kobiety, które zaistniały na kartach historii polskiej. Począwszy od Bony Włoszki, która właściwie położyła ogromną rolę, jeśli chodzi o rozwój Warszawy, o rozwój Zamku Królewskiego także. W momencie, kiedy zmarł Zygmunt Stary, kiedy na tronie już bezpośrednio zasiadł i panował Zygmunt August, Bona niejako trochę denerwując się w związku z jego związkiem z Barbarą Radziwiłłówną, wspaniała historia miłosna, która też jest związana z naszym zamkiem, przeniosła się razem z córkami do naszego zamku i tak też położyła ogromne podwaliny pod rozwój i samej rezydencji królewskiej, ale także Warszawy. Wspaniała osoba, również dlatego, że oprócz tego, że zwykle kojarzymy ją z tym, że sprowadziła włoszczyznę do Polski, historycy zawsze podkreślają, że prawda jest też taka, że w naszej kuchni wiele już warzyw pojawiało się wcześniej, ale zwykle o tym wspominamy. To jej ożenek z Zygmuntem Starym spowodował oczywiście naszą takie zainteresowanie w Polsce dla kultury odrodzenia, bezpośredni taki import kultury z Włoch. Także panie wszystkie pewnie będą tym zainteresowane, że oprócz takich walorów politycznych, które posiadała Bona, ona była przez szlachtę polską postrzegana w pewnym sensie jako taki trochę rywal, ponieważ jej wpływ na Zygmunta Starego był ponoć dosyć duży. Była politykiem w pewnym sensie, po raz pierwszy politykiem, brzydko właśnie, może mówiąc, sputnicy, ale rzeczywiście miała zmysł polityczny, była do tego przygotowywana i miała takie ambicje, plany, a sądząc po tym, jak zarządzała dobrami powierzonymi, też po prostu robiła to świetnie. Ona jakby fortunę finansową zdobyła swoją, można by powiedzieć, pracą, zarządzając ziemiami jej powierzonymi. I była do tego świetnym menadżerem, no właśnie, już właśnie, wtedy. Dokładnie tak, ale też i o moda, to może o modzie też wspomnę, jako historyk sztuki interesujący się historią mody, wspomnę o tym, że wszyscy na dworze byli zaskoczeni wielkimi, ogromnymi, wspaniałymi dekoltami włosy z mody włoskiej odrodzenia, które ona sprowadziła, i jej dworki. To też jakby i ten trend Bona wprowadziła do Polski dekolty, to może nawet i panowie się zainteresują, to właśnie ta wielka Polka, można powiedzieć. Kobieta, która zapisała się, nasza królowa w naszej polskiej historii, a tych kobiet było więcej i my o nich chyba trochę na co dzień zapominamy, prawda? Myślę, że taką postacią, o której chyba w sumie nie zapominamy, ale warto nieco więcej wiedzieć, jest święta królowa Jadwiga, o której zwykle oczywiście wiemy, bo to jest jeszcze taki kontekst papieża Jana Pawła II, który doprowadził do jej kanonizacji. Natomiast czasami
w szybkości mówienia o Jadwidze zapominamy, że ona była koronowana na króla Polski, nie królową. Jej się jakby należy ten tytuł króla, ponieważ mając 10 lat została wybrana i koronowana na władcę Polski, ale ponieważ no, tak zwykle może nieco banalnie przypomina się, że szlachta oczywiście poszukiwała dla niej małżonka, jak państwo wiedzą, stał się nim 2 lata później Władysław Jagiełło. Jej wizerunek znajduje się w wyjątkowym pomieszczeniu w Zamku Królewskim, w pokoju, gabinecie marmurowym, który jest częścią apartamentu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jej wizerunek zamówił, swojego nadwornego malarza Marcello Baccirellego. Ten wizerunek jest bardzo ciekawy z kilku powodów. Jest portretem imaginacyjnym. My nawet nie wiemy, jak ta wspaniała postać wyglądała na 100%, ponieważ nie zachował się żaden portret, który powstałby za jej życia. Wiemy tylko z opisów, na przykład z kronik Jana Długosza, że była piękną kobietą, że Władysław Jagiełło ponoć patrzył w nią, był nią zachwycony. Jaka była prawda, nie do końca wiemy. Kiedy Marcello Baccirelli w XVIII wieku dostał zamówienie od króla Stanisława Augusta na wykonanie jej wizerunku, posługiwał się oczywiście opisami, później powstałymi portretami. Nie wiemy, czy rzeczywiście była aż tak piękna, jak o niej mówią, ale na pewno była osobą, która była związana i z dyplomacją polityczną, choć była osobą bardzo młodą, kiedy zmarła, miała zaledwie 25 lat. Wiemy, że była świetnie wykształcona. Mówi się o niej poliglotka. Wiemy, że to ona miała wpływ na przywrócenie wysokiej pozycji znaczenia Akademii Krakowskiej, o tworzenie Fakultetu Teologii na tej akademii. Powierzyła swoje klejnoty po śmierci w testamencie, zapisała ją, żeby tą akademię wzmocnić. Czyli osoba rzeczywiście, która znowu no, nie tylko błogosławiona, nie tylko święta, ale też taki kontekst polityczny, ciekawa szalenie postać, której losy szybko zostały przerwane śmiercią, a zapewne mogła być związana jeszcze z wieloma innymi ciekawymi wydarzeniami i natury kulturalnej, jak i politycznych. Związanych z historią Polski. Musiała być piękną kobietą. Ja wierzę Władysławowi Jagielle. Musimy dać temu wiarę, jak pani mówi, bo nie ma innych dowodów na to, niestety. Natomiast było też więcej tych kobiet. Powiedzmy o tych, na których skupił się Zamek Królewski właśnie. I powiedzmy właśnie, co po nich pozostało, te wizerunki, którego zabrakło w tym przypadku, w przypadku świętej Jadwigi, króla Polski, nie królowej Polski, to co się zachowało w przypadku innych wielkich kobiet? Chciałabym może wspomnieć o portrecie, który pani wcześniej wymieniała, portrecie matki ostatniego króla, Stanisława Augusta, Konstancji z Czartoryskich, Poniatowskiej. To też jest portret o bardzo ciekawym kontekście. Znowu trochę sytuacja zwariowana, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bo portret powstał, kiedy ona już nie żyła. W roku 1777 król Stanisław August zamówił u Baccirellego znowu to samo nazwisko, ważne dla naszego zamku, dla XVIII-wiecznego malarstwa polskiego. Zamówił wizerunek swojej mamy, nadwornego malarza, od razu z takim planem, żeby wizerunki rodziców, bo także i ojca, pojawiły się w bardzo ważnej sali w zamku, w sali audiencjonalnej, czyli tam, gdzie król przyjmował ważnych gości. Chciał jednocześnie, powiedzmy to już tak kolokwialnie, pochwalić się swoimi rodzicami o ważnych nazwiskach. Pada tu przecież i nazwisko ojca, rodzina Poniatowskich, ale przede wszystkim jeszcze rodzina ród Czartoryskich. Dlaczego w tym wypadku mamy prawo wierzyć, że tak dokładnie wygląda Konstancja? Ponieważ Baccirelli malował wcześniej, prawdopodobnie jeszcze za życia Konstancji, jej wizerunki, a poza tym mógł, malując ten obraz już niejako pośmiertny, korzystać z innych malowideł, innych malarzy. Tych portretów powstałych za życia Konstancji było kilka i z nich Baccirelli mógł korzystać. Pokazał nam kobietę 30-kilkuletnią, o której śmiało można, patrząc na ten wizerunek, we wspaniałej, dekoracyjnej, oficjalnej sukni XVIII-wiecznej, takim potężnym stelażu, który zawsze wzbudza wśród wszystkich zwiedzających zamek ogromne zainteresowanie. Warto przypomnieć, że ród Czartoryskich mówił o niej Gradowa Chmura i patrząc na oblicze mamy Konstancji, rzeczywiście widać, że była to kobieta pewna siebie, co bardzo miło wspominał król Stanisław, powołując się na to, że była to osoba, która i jego rodzeństwo ukształtowała. Była to osoba szalenie mądra, roztropna, silna, która miała wpływ no, nie tylko na swoje dzieci, ale także ponoć i na męża, i na swoich braci. Więc znowu do czynienia mamy z kobietą, która
może nieoficjalnie, jak to dawniej bywało, ale tym niemniej z historii, z biografii jej wiemy, że miała realny wpływ na wiele ważnych wydarzeń z historii. No właśnie, mówi się tak nawet, że za każdym silnym mężczyzną stoi silna kobieta. A jaki wpływ na Napoleona miała jedna z ważnych kobiet w naszym kraju? I tu ponownie wchodzi w grę wizerunek, uroda. Przepiękny wizerunek, tutaj trochę jako historyk sztuki muszę od razu zaznaczyć, że to jest świeżynka, nabytek dopiero co do Zamku Królewskiego. Portret, wizerunek hrabiny Katarzyny Joanny Gabrieli Starzeńskiej. Muszę się od razu przyznać, sama zerkam na kartkę, żeby po kolei wszystkie imiona jej wymienić. Wspaniały wizerunek, dlatego że wyszedł spod ręki François Gerarda. Mały rozmiarami, ale niezwykle uroczy, pokazujący przepiękną kobietę. Ta jej uroda spowodowała, że rzeczywiście związana jest jej historia, biografia z wieloma podbojami miłosnymi, między innymi z przybranym synem Napoleona, o którym pani w tej chwili wspomniała. Zresztą Józefina bardzo niechętnym okiem na ten romans hrabiny Starzeńskiej ze swoim synem patrzyła i to ponoć spowodowało, że zarówno hrabina, jak i jej małżonek otrzymali w Paryżu informację niemalże oficjalną, że mają się z Paryża wycofać. Ten związek nie był mile widziany przez Józefinę, ale pozostała po nim, jak delikatnie opisuje notka biograficzna, pamiątka hrabinie Starzeńskiej, czyli potomek. Rzeczywiście historie miłosne związane z hrabiną ogromne, ale patrząc na ten obrazek, który ją przedstawia, na ten portret, widać, że absolutnie te wszystkie historie miłosne związane było po prostu z jej wielką urodą. Natomiast patrząc też na obraz, warto zaznaczyć, że i obraz jest sam w sobie urodziwy. On pokazuje taką charakterystyczną dla doby początku XIX wieku pewną romantyczność, sentymentalność. Ona jest ukazana w takiej przestrzeni romantycznej na tle przyrody, przy strumyku, z instrumentem u dłoni, taka zmęczona spacerem przez naturę i krajobraz romantyczny. Ten obraz możemy podziwiać w Zamku Królewskim już dzisiaj? Tak, dokładnie tak. On w ramach trasy eksponowany był, tej trasy weekendowej na Święto Kobiet był eksponowany w Sali Wielkiej. Niedługo trafi na swoje już odpowiednie miejsce na naszej ekspozycji, ale ciągle jeszcze można go podziwiać w tej przestrzeni, podobnie jak wszystkie inne wizerunki, o których wspomniałam i o których jeszcze dzisiaj i teraz nie zdążyłyśmy. No właśnie, czyli do Zamku Królewskiego przez cały czas, nie tylko w ten miniony weekend, ale nadal można wejść, bo to jest muzeum, ograniczenia, obostrzenia wyłączają muzea do tej pory, tak? Tak, ale muzea są w tej chwili oczywiście otwarte i my tak samo zapraszamy. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego, ale muzea są otwarte, zapraszamy serdecznie. Ja chciałam państwu przypomnieć, że te obiekty są cały czas, obiekty, mówię w tej chwili o portretach kobiecych, one cały czas są dostępne dla państwa. W środę mamy również wstęp wolny do zamku na ekspozycję, więc jeśli państwo z jakichś powodów tym się będą kierowali właśnie ceną biletu, to zapraszamy zawsze serdecznie w środę, ale i poza tym dniem zamek jest otwarty, zamek państwa zaprasza. Wszystkie informacje, o których ja mówiłam, a nawet jeszcze więcej, cały czas można odnaleźć na ekspozycji przy tych portretach kobiecych jeszcze przez kilka dni. Plakaty informujące i o bohaterkach obrazów, i o samych obrazach, a one mają bardzo zawiłą historię, tak jak historia i zamku, i państwa polskiego. Te wszystkie historie na tych planszach znajdujących się przy portretach ze sławnymi zamkowymi kobietami można odnaleźć i zwiedzić nasze muzeum. Dziękujemy przepięknie za historię, za komentarz o tych wielkich Polkach, pięknych i silnych kobietach. Pani Monika Przypkowska, historyk sztuki z Zamku Królewskiego była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Zapraszam do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapraszamy i my, drodzy państwo, o wielkich kobietach i o polityce wielkiej, mniejszej mówić będziemy jeszcze w kolejnych punktach naszego programu. Nasi publicyści już teraz zapraszają. Gorące pytania i gospodarcze, i te bardzo bieżące polityczne jeszcze przed państwem. Dziękuję bardzo.